Oskar, ty dzisiaj w Paryżu i właściwie po raz pierwszy w Jastrząb Post, bo mamie zajęło trochę czasu, żeby cię namówić, żebyś w ogóle się wypowiedział. No jednak tak, no tak jak mówię, nie jestem osobą, która jak gdyby ciągnie do tych mediów, więc rzadko się pojawiam, natomiast no, przy takiej okazji to jednak wypada gdzieś tam stanąć za moją mamą. No właśnie, a ty zawsze za nią stoisz, właściwie od pierwszych pokazów w Nowym Jorku, w Paryżu jesteś pierwszy raz, ale tak zawsze jej towarzyszysz, w odróżnieniu od swojego młodszego brata, który nie pokazuje się nigdy. Tak, on nie pokazuje się kompletnie, ponieważ to jest jego wybór, on nas wspiera bardzo mocno gdzieś tam z tego tylnego siedzenia. Ja jak gdyby zaczynałem już bywać na pokazach gdzieś tam w Polsce, gdzie pomagałem gdzieś tam od tyłu, później właśnie Nowy Jork, no i teraz Paryż pierwszy raz, mimo tego, że to już jest z kolei pokaz w Paryżu. No właśnie, a powiedz Gaspar, czasem jak tak was obserwuję, to dostajecie ochrzan od niego, że mogło coś pójść inaczej, albo nie wiem, za dużo powiedzieliście, czy nie? Oczywiście, on jest pierwszym krytykiem każdego naszego wystąpienia. Pierwszym krytykiem każdego upubliczniania się. A sam nigdy nie wychodzi na pierwszy plan. Może nie chciałby sam siebie krytykować później. Ale czy ty się czujesz takim, bo Ewa często mówi o swoich synach, jako o takich swoich obrońcach, że wy wiesz, jak takie jej rottweilery po prostu, no zresztą ty to pokazałeś nieraz, a ostatnio w takiej spektakularnej swojej akcji na Facebooku, gdzie tam po krytykach matki pojechałeś bardzo brutalnie. No kto jak nie ja, no tylko ja mogę jak gdyby stanąć w obronie i wydaje mi się, że każdy syn stanąłby w obronie swojej matki i każdej matce życzę, żeby jej syn stawał w jej obronie, no a na pewno nie będę pozwalał na to, żeby ktoś sobie wycierał nią gębę, że tak powiem. A powiedz jak, bo Ewa zawsze mówiła, że ja to tam jeszcze pal 6, ale nie mogę sobie pozwolić na szkalowanie w mediach ze względu na moich synów, że wy to przeżywaliście bardzo zawsze, jak te media po niej jechały, jak miała takie gorsze momenty. No to oczywiście, no to zwłaszcza, że my byliśmy dużo młodsi, tak? W tym momencie już nie robi to na nas jak gdyby takiego wrażenia, bo się do tego przyzwyczailiśmy. Jednak zawsze gdzieś, jeśli osoba jest na świeczniku, to musi się liczyć z tym, że zawsze będą pojawiały się jakieś negatywne komentarze. Natomiast tak jak mówię, no ja nie będę na to pozwalał i nie będę na to przymykał nigdy oka. Także uważajcie. Dobrze, że młody nie wyskoczył, bo on trenuje sztuki walki, to też mógłby tam dać czadu. Tak, no więc jednak lepiej mimo wszystko, żebym ja to załatwiał słownie. Dyplomata po prostu. Oczywiście. To zdradź jeszcze, Oskar, jaką Ewa jest mamą, jeśli chodzi o wasze dziewczyny? No bo dwóch naprawdę przystojniaków ma w domu i tam parę tych lasek się przewinęło przez jej dom. I jestem ciekawa, bo ona zawsze twierdzi, że ona jest świetna, że ona nigdy nie krytykuje i tak dalej. Jestem ciekawa, wiesz, ja jestem żywo zainteresowana w związku z programem Kto poślubi mojego syna? I was to bym bardzo chętnie tam widziała, ale już tak mówiąc serio. Nie ma niestety takiej możliwości, aż na taki ekshibicjonizm. Natomiast jaką teściową jest moja mama? Myślę, że jeśli już dojdzie do tego, że tą teściową zostaje, to jest bardzo fajną teściową. Natomiast na początku zawsze jest jakiś tam języczek uwagi, jakaś krytyka zawsze się pojawia. Aha, czyli zawsze coś zauważy. Ale gdzieś tam jak gdyby no, ta ostateczna decyzja, to wiadomo, że należy i do mnie, i do mojego całe brata. Szczęście. Tak, no tutaj nie ma absolutnie. Absolutnie. U nas nie ma Obersturmbannführera w domu, który jak gdyby, ona jest przede wszystkim naszą przyjaciółką i mamy bardzo taki przyjacielski kontakt i również w tych kwestiach. Tak samo gdzieś tam my się wypowiadamy oczywiście w tych samych kwestiach. A no właśnie, stronę. No właśnie, bo przecież jak ona ma, ja nieraz widziałam Ewę w otoczeniu adoratorów, którzy po prostu, wiesz, jedzą jej z ręki. No i rozumiem, że wy z bratem też opiniujecie i mówicie, mamo, ten jest spoko, ale tego to pogoń. Oczywiście, przeprowadzamy najpierw wywiad środowiskowy. Jakie pan ma zamiary w stosunku? Tak, oczywiście trzeba wszystko sprawdzić dwa razy, no i ewentualnie dajemy przyzwolenie. Aha, czyli to jest tak, że ona bez waszej zgody, bez waszej akceptacji by pogoniła faceta? Znaczy, może nie tyle by pogoniła, no co myślę, że my byśmy byli naprawdę w stanie zatruć życie bardzo skutecznie sami. Ja oczywiście żartuję, najważniejsze jest dla mnie to, żeby ona była szczęśliwa, tak? Jeśli ona będzie szczęśliwa, to i my będziemy szczęśliwi, ponieważ my z domu się wyprowadziliśmy, wyjechaliśmy. Wydaje mi się, że to jest właśnie dla niej teraz czas na szczęście i na przeżycie tej takiej drugiej młodości i myślę tej takiej prawdziwej miłości. A, czyli tak czujecie, że coś się kroi, że jest szansa? A, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jak zwykle dyplomatycznie.